Cześć, dzisiaj taki mały, szybki filmik z karmienia ważantów. O, tu już mamy samicę uszaka, która już wie, o co chodzi. Otworzymy. Zaraz wam pokażę, jak ona je z ręki. Zobaczymy, ile ptaków w ogóle uda się przekonać, żeby zjadły z ręki. Chodź. Może tak. No. Jak się krępuje przy kamerze. Teraz ostatnio codziennie miał zieleninę, to mogą nie chcieć. Dobra, nie, to nie. Pójdziemy do następnych. Tym tylko trochę tam rzucę. Przejdziemy sobie do tragopanów. One wszystkie wczoraj pokrzywę dostawały. Też nie chcą. Samica czasem to potrafi podlecieć aż. Dobra, zostawimy im. Złote to na pewno one z ręki nie zjedzą. Ogólnie tutaj uszaki i tragopany to normalnie z ręki jedzą. Wstawiałem kiedyś film na którejś z grup. Możemy stąd tu sfokusować. O. Nawet niechętnie tak jedzą. Wczoraj popadał tutaj dosyć solidnie deszcz. Złote strasznie narwane. Zobaczymy w sumie jak diamenty, bo diamenty jeszcze nigdy mi nie z ręki nie jadły, ale w sumie nie próbowałem. No, ale one mają jeszcze zieleninę, to raczej nie będą zainteresowane. Samiec już gubi pióra. O. Tutaj mamy dwa. Trzecie. Tutaj czwarte. Krótsze takie dwa. No. Mamy takie piórka. To dużo mnie daje. Znaczy za dużo. No i tak spore jak na tyle sztuk. Już tylko te piórko zabiorę.
te większe, zniszczone. Ale co mają się walać po wolierze, to wolę zebrać. Zamknąć. Trochę kurą tutaj rzucimy. Kury już wiedzą, o co chodzi. Damy jeszcze tym w boksach. Trzy gołębia. O, samiczka przyszła do niego. Także super. One akurat uwielbiają. Ogólnie te zrębki dużo lepiej się sprawują niż wiórki, bo nie latają tak, są cięższe. Jakby co, to polecam dla kur zmieszać tak ze zwykłymi wiórkami. Jest naprawdę rewelacja. Tylko zamknę. Dobra. I przejdziemy jeszcze do kur. Teraz akurat jak jestem, to tej zieleniny dostają codziennie, ile tam różnie tam na przemian z pokrzywą, różnymi takimi, a tam macie już zazdrosne bursztyny z tym jastrzębiatym kogutem, ale damy i też im. Tutaj też by się chciały przebić. To jest tylko ten pierwszy szał, taki chwilę, parę minut. Za 10 minut jakbym tu przyszedł, to już żadna się tym nie interesuje. Bardzo ciekawy jestem zalężenia, jakie będzie tutaj. Jakby nie było 6 kur na jednego koguta. Jeszcze ten kogut jest taki, no ja nie widzę, żeby on się brał za robotę. Ale mam nadzieję, że będzie wystarczające. Od czasu do czasu jeszcze puszczam tego jastrzębiatego koguta do tych lawend. To może trochę jeszcze też poprawi. No, ślimaka tam dalej dopadła. To był taki rozwalony ślimak, jak zbierałem. Jak widzicie, więcej grzebania niż jedzenia, ale niech mają jakieś zajęcie. Zobaczymy sobie tylko jeszcze uszaki i tragopany, czy jedzą.
Tutaj u diamentów zero zainteresowania. No te to wiadomo, grzebią. Złotych też nic. Uuu, stragopanów, zobaczcie. Nawet po zieleninę nie zeszła. Pilnuję tego koszyka. Czasami też często w nim przesiaduję. Nie mogę powiedzieć. O. Tutaj z uszaków. Też już widzę, że powoli pióra gubią. Już końcówka lęgów. Tam jedno jajko jeszcze leży u diamentów i właśnie u uszaków. I dobra, na dzisiaj to by było tyle. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam, cześć.